Wina. Polska nigdy nie mogła równać się pod względem spożycia wina z takimi winiarskimi potęgami jak Francja czy Włochy. Dziś też jesteśmy jednym z krajów Europy o najniższym spożyciu wina na osobę. W 2011 roku Polak wypił tylko około 6 litrów tego napoju. Branża zanotowała jednak wzrost, ponieważ wszyscy Polacy wydali na wino prawie 2 miliardy złotych, a to oznacza zwiększenie o 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej pije się w Polsce wina stołowego, 63%. Natomiast tylko sporadycznie, najczęściej na Nowy Rok, spożywa się wina musujące. Nastąpił wyraźny spadek sprzedaży win bułgarskich i węgierskich na korzyść droższych win francuskich, włoskich czy chilijskich. Coraz częściej kupowane są także wina z USA i Hiszpanii. Najwięcej, bo aż połowa butelek sprzedawanych jest w cenie od 10 do 20 zł, około 40% win kosztuje więcej niż 20 zł, a 9% powyżej 30 zł. Do niedawna wina sprzedawane były przede wszystkim w sklepach tradycyjnych, ale w ostatnim czasie, tak jak w przypadku piw, coraz większego znaczenia nabiera sprzedaż poprzez dyskonty. Oprócz tego branża winiarska stawia też na handel poprzez duże sieci.